Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Lapistry Before the Storm. No i moi drodzy, w tym odcinku rozpoczynamy wreszcie oficjalnie historię Chloe w TXZ. W końcu będziemy grać Chloe, tak, nareszcie Chloe. W końcu zagramy Mask i gramy Chloe tak, jak powinno być zawsze. Dobra, więc bez tego gadania rozpoczynam pierwszy epizod. No i tak jak obiecałem wcześniej, podobnie jak w podstawce, tutaj będę większą uwagę zwracać na szczegóły. No i również też będę robić więcej tylko opcjonalnych rzeczy, które można zrobić w TXZ. Taki mam plan. I też niektóre moje wybory mogą być inne niż te wybory, które podjęłam w mojej pierwszej serii z tej gry właśnie. Jest na to liście, ogólnie tak będzie. No i Chloe, która mogę grać, o wiele lepsza dziewczyna niż jakaś zjebana Max. Nie, no jeszcze nie ma niebieskich włosów, co trzeba przyzwyczaić. To i naturalnie wygląda. Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Ale dalej ma swój charakter. Mi się podoba. No cóż, twoja matka ma problem. Ogólnie twoja matka jest egoistyczna, zła, wkurzająca. Twoja matka ma problem i po prostu tyle ta macie, to ma problem. A ty jest po swojemu i to szanuję ogólnie w tobie, Chloe. Ja zawsze to w tobie szanowałam. Okej. Okay. Ja w ogóle może pokażę wam Asię, to teraz Chloe ma swój dziennik. Max, więc... Wiesz, jak przestałam tak często chodzić do klasy, tak często jak ty przestałaś do mnie pisać, odzywać się do mnie. Zabawna historia. Miałam problemy z wymyślaniem wymówek. Po prostu się nie pokazywałam. I to było spoko. Nikt nic do mnie nie powiedział. Zabawne, prawda? Lecz to zwarywane. To tak jakby była niewidzialna. My, może to po prostu takie przekleństwo, bycie martwą dziewczynką tatusia. Nikt nie wie, co ze mną zrobić. Właściwie to cieszą się, gdy zostaje w domu. Chciałabym zdać sobie z tego sprawę wcześniej. Myśleć o całym zmarnowanym szkolnym czasie. No właśnie, tutaj widać, jak w tym momencie Chloe jest zdesperowana. Droga Max. Okej, mój ojciec dał mi ten pamiętnik, tak, pewnego dnia, gdy lamentowałam odnośnie czekania wysłania e-maila i internet był wyłączony. I dzisiaj pomyślałam, może to czas, żeby do ciebie napisać, Max. No wiadomo, nie dosłownie napisać do niej, tylko po prostu tutaj. Właściwie ona sobie tak Max wyobraziła w tym momencie. I to jest też przykre. Zapewna rzecz, tak naprawdę to nie wiem, co powiedzieć. Bo nie rozmawiałbym ze sobą 3 miesiące. No właśnie, ona już przez 3 miesiące się do niej nie odzywała. Mimo wszystkich moich telefonów i tekstów. O właśnie, czyli Chloe dzwoniła, Chloe pisała do niej, tak? A Max miałem totalnie w dupie i ignorowała. I naprawdę to ktoś mi chce powiedzieć, że to Max jest ta dobra, tak? A Chloe jest ta zła? No właśnie na odwrót jest, dosłownie na odwrót, to Max jest ta zła. I tutaj mamy dowód na to. To nie tylko chodzi o to, że jestem zła. Kurwa, nie ma jakiegoś sposobu na to, żeby gdzieś to wysłać. Chloe... Teraz napisałaś Łuka, czy jakoś tak? Teraz tak jakby mogę pisać, kiedy do ciebie chcę. Bez martwienia się o to, że kiedykolwiek do mnie, za kiedykolwiek mi odpowiesz. Może pewnego dnia, gdy wrócisz do domu i zaprosisz mnie,
za to, że zapomniałaś o mnie. To ja ci to wtedy pokażę i będziemy mogły to odstać wspólnie. No jest, co mi robi nadzieję, że Max do niej wróci. To jest naprawdę takie przykre. A może zdecyduje, że dziennikowa Max jest o wiele spoko niż ta prawdziwa. No właśnie, taka dziennikowa Max sobie tutaj wyobraziła. I po prostu będzie tam zyła na zawsze. Jako moja wymyślna, najlepsza przyjaciółka. Czas pokaże, Chloe. Naprawdę mi jest szkoda. No i to ja tak jakby próbuję z nią rozmawiać, tyle że wiadomo, ona próbuje... A nie, za tutaj o matce mowa, okej. Gotowa, więc mama sugeruje, żeby pójść na wycieczkę następnego lata. I myślę sobie, spoko. Ale wtedy zaczyna rozmawiać na temat Davida, o właśnie, na temat Davida, że tutaj teraz będzie o tej wycieczce. Tak, ten David, ten upierdliwy sierżant, który zatrzymał się w mieszkaniu mojej matki i dalej tam żyje. Jak taki nowy wyzutek, taki wyzut na dupie. David, potwór, wąsaty potwór z planety dupków. Ten pierdolony David. No, wcale się nie dziwię, że Chloe ma takie zdanie na jego temat. No, widzieliśmy, jak on ją traktował. I co tutaj też to jest, głębiej zobaczymy. Tak czy siak, miło zasugerowałam mamie. Że to za wcześnie, żeby David już był tak blisko nas. I jak sobie możesz wyobrazić, to zbyt dobrze nie bacz. No właśnie, kiedy ktoś ma głęboką w dupie, to że na przykład Chloe chciałaby tylko i wodzie spędzić z nią czas, i to nie obchodzi. Ona chce sobie tego swojego Davida wtykać. I chce wręcz zmusić Chloe do tego, żeby się z nim jakoś zakumplowała, ale to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę to, jak David ją traktuje. Ale naprawdę, jeśli ten koleś dalej będzie z nami przez te 3 miesiące od teraz, to ma naprawdę jakieś problemy ze sobą. I ja już też mam tego ogólnie serdecznie dość. No nie wie co do tego tutaj napisała. Stać ją na więcej. No stać ją na więcej w tym sensie, że mogłaby mieć lepszego faceta. Tylko tyle mam na myśli. Ale ona tak o tym nie chce słyszeć. Jakbym to ja była ta zła. Chloe dupek. No właśnie w obrazie Joyce to Chloe jest ta zła. I to jest też skore. To jest też coś, co sprawia, że czuję samo obrzydzenie wobec Joyce. I się wydaje, że to Chloe jest tak tym problemem, że ona jest ta zła. Ale to wcale nie jest prawda. Okej, dobra, i to było na tyle, jeśli chodzi o jej dziennik, ale myślę, że akurat tak co. Jak dziennik Max miał stanie w dupie i tego w ogóle nie czytałem, tak tutaj akurat będę to czytać, bo Chloe w przeciwieństwie do Max naprawdę chce czytać tutaj wpisy Chloe, ponieważ Chloe ma naprawdę interesujące wpisy, akurat jej punkt widzenia bardzo mnie interesuje. Więc tutaj akurat będę poświęcać czas na to, żebyśmy sobie jej dziennik podstali. Okej, Chloe. Nazywam się Chloe Price, ale możesz mnie nazywać... Byłam w Blackwell, znaczy jestem uczennicą Blackwell Academy przez 4 lata. Moja matka Joyce jest ze mną wielce rozczarowana. Joyce to ma zawsze jakiś problem z Chloe. To trochę rozumiem. Bo nie jestem wyobrażeniem jej perfekcyjnej córki albo studentki. No właśnie, to jest coś, co ja wam mówię w podstawce. Ktoś ma taką chorą wyobraźnię na temat Chloe, że ona ma być taką gzecną, ukojoną, uległą dziewczynką cnotką. A że Chloe taka nie jest, no to po prostu Joyce nie potrafi jej kochać. I to jest coś, co mnie w Joyce obrzydza. No to Joyce to jest dosłownie opis matki, której Aisha tak nienawidzi. Albo czymkolwiek. Ale kto do kurwy nędzy chce być perfekcyjny? No, Max chce być perfekcyjna. Między innymi. Ona chce być taka super perfekcyjna, perfekcyjna cnotka, która to jest taka zajebista. Jestem otoczona przez cały dzień przez tak zwaną perfekcyjność. I to się. Zgadzam się. To tutaj naprawdę cię rozumiem, Chloe.
inne zacytescią. Nowy facet Max, znaczy nowy facet mojej matki, sierżant David Dupek. Ciężko tu kupić zioło, mając nieprzyjaciół, hipokrytów, counter muzykę, ludzi, którzy ci mówią wyluzuj, ojciec jest ojcem. Ojciec jest ojcem, czyli rozumiem, że ojciec jest ojcem nawet wtedy, gdy ojciec cię bije, tak? No takie właśnie myśli mają ludzie, którzy takie durne rady dają Chloe, no to pozostaje mi tylko i właściwie spłucuć. A może kurde, ona jednak była na jakiejś terapii Chloe, tylko po prostu tak źle w ogóle do niej podeszli poszczególni terapeuci, że Chloe z tego zrezygnowała, no jeśli tak, to się nie dziwię. Naprawdę. No w sumie to jest Arkady Penny, no to tak wszystko dosłownie się w tym mieście, że nie zdziwiłabym się nawet, gdyby oni tutaj mieli terapeutów totalnie do dupy pozbawionych jakichkolwiek etatów. Minęły 2 lata, odkąd mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, no właśnie teraz Chloe ma 16 lat. Nawet o nim myślę cały czas. Mam takie dziwne sny. Czasami myślę, że coś mi próbuje powiedzieć. Czasami... Echa, dobra, tutaj nie za bardzo rozumiem, o co chodzi, więc przepraszam, nie wytłumaczę o tego. I wszystko inne jest po prostu bajką, którą sobie wymyślam, żebym się poczuła lepiej. Przynajmniej mam 2 broni, które pomogą mi to przetrwać. Długopis, którego używam, żeby tam robić grafiki, gdzie chcę nawać. Chloe jest teraz zainteresowana w robieniu grafiki. No i moją jakże błyskotliwą osobowość, jeśli to wszystko przetrwam, może mogą pójść w to miejsce. No właśnie, Chloe tutaj myśli, żeby po prostu tego Arkadia nie opuścić. Już teraz właśnie ma takie myśli, żeby tego Arkadia opuścić. No i wcale się nie dziwię, biorąc pod uwagę to, jakie tutaj koszmarne w ogóle chwile przeżywa, że w ogóle nie ma żadnego wsparcia, że nikt jej w ogóle nie wspiera, to jest chore. Jo, no i mamy tych dupków. Naprawdę, to mogę spokojnie powiedzieć, to są jedni z najgorszych rodziców, jakich ogólnie można mieć, no. Mimo najlepszych efektów mojej matki, to... Nie czuję do niej nienawiści. Wiem, że to jest mi ciężko, odkąd ojciec umarł. No właśnie, Chloe nie czuje nienawiści do swojej matki, wręcz przeciwnie, jej matka jej nienawidzi, to jest chore. Ciężko z pieniędzmi, jej robota jako tam prowadząca dwóch wieloryb nie jest jakoś super dochodowa. A ja jakoś się nie zachwycam odnośnie chodzenia do szkoły. Dlaczego jednak musi wszystko utrudniać dla obydwu z nas? Zachowuje się tak, że jeśli palę, ale albo jeśli no tam nie chodzę na lekcje, żeby udać się na zajebiste przedstawienie, zajebisty koncert, to już to jest jakiś personalny atak na nią. Powinna być szczęśliwa, że no nie siedzę w domu cały dzień, w internecie. Nigdy nie była taka, gdy ojciec żył. Mogłaby być spoko. No właśnie, Zoe jest taka kwestia, co ona by na pewno się zmieniła za sprawą Davida, stała się właśnie taka sukowata przez niego, co może jednak tego ukrywała to, kim naprawdę jest w rzeczywistości. Taką suką, która nigdy swojej córki nie kochała. Tak naprawdę. I tutaj mamy z kolei tego kutasowego potwora, którego wpuściła do domu, który spierdoli dosłownie wszystko. David Madsen, Dupek, który to kiedyś był w wojsku. I chce zamienić mnie w taką posłuszną owcę, Dupek. No to zrozumiecie, Dupek, no ogólnie David jest strasznym gnojem, zresztą zobaczycie. Chciałam o tym porozmawiać z moją matką, ale każdego tygodnia wygląda na to, że ten wirus się jeszcze bardziej rozprzestrzenia. No wirus to jest za David.
zaczynam się martwić za... David jest jakąś chorobą, która zabija hosta. No, coś w tym jest niestety, Chloe, niestety. No ogólnie, no, może faktycznie David faktycznie doprowadził też do tego, że coś taka stała okropna, niestety. Może faktycznie tak doprowadził do tego, albo zawsze taka była. Ja, i teraz kolejna smata. Max Caulfield, moja była najlepsza przyjaciółka. Ta artystyczna smata kocha fotografię bardziej niż życie. No teraz tej Chloe nazwałem smatą, no ale co można ją winić o to, biorąc pod uwagę to, jak Max się wobec niej zachowała, jak mają w dupie, ogólnie nie odzywa się do niej. Max się okazał po prostu jedną wielką zywką zdrajcynią, a później w podstawce nawet nie próbowała udowodnić, że jest inaczej. A nie, w sprawie dopiero w piątej epizodzie próbowała to udowodnić, skoro dopiero w piątej epizodzie, a przez pierwsze 4 epizody dalej traktowała Chloe źle. I zdecydowanie bardziej niż mnie. Nawet używa starych kamer, co nie jest... To nie jest zdrowe tak utknąć w przeszłości. Więc no, kim tam jestem, żeby mówić ludziom, jak żyć? Gdy byłyśmy dziećmi, to bardzo często się przebierałyśmy jako piratki, jadłyśmy lody, pisałyśmy, rysowałyśmy takie głupie komiksy, gdzie miałyśmy moce i ratowałyśmy ludzi i takie tam rzeczy. Ale później mój ojciec zginął. A z kolei jej ojciec... No, nie, ojciec to jest... Ojciec Max to jest po prostu dupek i egoista, no, co tu dużo mówić, no. To jest dupek i egoista. Dostał jakąś nagrodę w północy, no i pojechała sobie do Seattle. To był prawdopodobnie moment, gdy najbardziej potrzebowała, a ona odeszła. No właśnie, no właśnie. To jest to, co ona zrobiła, to jest po prostu z mojego punktu widzenia niewypłacalne. Dziękuję, Max, za nauczenie mnie tego, że nie mogę na nikim polegać. Naprawdę. Naprawdę tak myślę. Lekcja nauczona. To są zupełnie inne odczucia niż gdyby czytała dziennik Max. Gdyby czytała dziennik Max, to trzeba by tylko i wyjdzie samą pogardę wobec niej. Czytała teraz dziennik Chloe i trzeba tylko i wyjdzie sam smutek, samo współczucie wobec Chloe, za to, co musi przeżywać. No to jest po prostu przykre. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet mimo tego, że nie gadałyśmy przez miesiące, nawet mimo tego, że ona mnie ignorowała i w ogóle nie obchodzę ją, dlatego ostatnio spróbowałem nawet z nią rozmawiać, no nie dziwię się, no próbowałem, i trwałem. To wiem głęboko... Wiem głęboko, że już ja ją więcej nie obchodzę. I prawdopodobnie ma nowych przyjaciół zjebane siatło. Świetne słowa, Chloe, świetne słowa, siatło jest zjebane. Siatło to jest miejsce, do którego trafiają najgorsze kurwy. Znaczy takie kurwy jak Max. Nadal za nią tęsknię. Jeśli wróciłaby jutro i powiedziała: hej, Chloe, chcę się przebrać z tobą, jak na piratki stało, i razem byłybyśmy głupie, to bym stworzyła ponownie. No właśnie, no z jednej strony jest wściekła na nią, z drugiej strony, gdyby tylko Max to nie odezwała, no to Chloe by jej wypłaciła, tak? No to. Tak to Max miała ją w dupie, nie odzywała się w ogóle do niej przez 5 lat. No i później wiemy, jak to się dalej potoczyło. Gdybym miała pieniądze na jakąś terapię, na jakiegoś terapeuta, który chciałby, żebym napisała to wszystko, co myślę o tacie przez te ostatnie lata, nigdy nie potrzebowałabym zioła od Franka. No widzicie, czyli sami widzicie. Zakolwiek faktycznie by potrzebował jakiejś terapii. Ale nikt w ogóle nie myślał o tym. Dość w ogóle o tym nie myślał. I to jest tylko pokazanie tego, jak jest smatą.
A, dobra, może niego nie trzy, chyba to trochę źle zrozumiałam, no, ale coś sądzi, że to jednak za bardzo nie pomoże. No ale może warto by było spróbować, no, mimo wszystko. To co w ogóle oni tam próbowali jakąś terapię załatwić, coś coś, no wątpię, co za mówię, wątpię. I to do kurwy nędzy miałabym napisać, że był najlepszym datą, jakiego mogłam mieć, że zawsze czułam się dobrze, gdy był w pobliżu i nigdy, no nie czułam się źle, nigdy nie była wściekła, że traktował mnie jak równą, że ciężko pracował, żeby nas życie było lepsze, że zawsze mógł mnie rozśmieszyć, nawet jeśli byłam suką. To mnie przytulał. Nienawidził hipokryzji. A jego gry dalej tam działa na podwórku. Ponieważ myśl o tym, że miałbym to gdzieś rzucić i o tym zapomnieć, to jest bardzo dla mnie bolesne. To łatwiejsze dla matki. Aha. No to ogólnie... Klej napisała, co myśli o swoim ojcu. No widać, że bardzo go kochała. Był to taki najbliższy człowiek w jej życiu. No a po jego stracie naprawdę... Źle to wszystko na nie wpłynęło, tak? Jego śmierć naprawdę doprowadziła do tego, że... wpadła w stan rozpaczy. No i to, co Max zrobiła, no ale... Nie ma co się Chloe dziwić. Ach, matka. Kto dołączy do nas... na śniadanie chyba? O śniadanie pyta, nie dzięki. Chcę wrócić do domu. W końcu. Nie no, to naprawdę jest bezcenna. Co tylko i wyłącznie sam pogardę wobec niej. Elliot, no z nim to też będziemy mieli swoje do czynienia. Okej, test hiszpańskiego się. Mam nadzieję, że udało mi się zdać. Nie no, myślę, że dałem sobie radę. Spoko. Co tam słychać? Niewiele. Mam coś do zrobienia. Pogadam później, okej. No ma nawet dobry kontakt z tym Elliotem, tyle że później ten Elliot będzie się naprawdę narzucał. No ale dobra, może nie będę zdradzać, co on dokładnie zrobi. Dowiem się tego z czasem. No i mamy Franka. Ona tutaj pisa z nim. To jest telefon. Twoje rzeczy tam są. Tak. Twoja strata. Ej, masz dla mnie coś dzisiaj z tego dnia? No nie wiem. Jestem twoją ulubioną klientką. Jesteś? Co to za holding? Kurde, nie wiem. Będę musiał sprawdzić. Nadal jesteś mi dłużna. Będziesz miło to robić pretensje. Tak, proszę, zartuj sobie o tym w wiadomościach. Spotkam się z tobą, jeśli będziesz miała kasę. Ja właśnie, też się tutaj pominał o kasę. No Chloe, okej, zazywa od niego zioło. Wiadomo, nie jest może jakoś super dobra, ale i tak dobrze zazywa zioła, nie jakiś inny narkotyk, tak? No marihuana nie jest jakoś bardzo szkodliwa. Nawet niektórzy są za tym, żeby marihuana była legalna, no i może to nie jest taki zły pomysł. No, czyli się odezwała na chwilę, tak? O, tak bardzo przepraszam. Jestem tak zgła w pisaniu e-maili. Wysyłanie wiadomości jest dla mnie lepsze. Chloe, mimo wszystko się cieszę. Za tą chwilę. Przepraszam znowu, jestem naprawdę zajęta. Tak, kocham Seattle. Zaraz do ciebie odezwę. Spoko. Przepraszam. Może powinniśmy ustalić jakiś czas, kiedy to będzie czas na to, żebyśmy mogli porozmawiać. No i widzisz, Chloe jest wobec niej wyrozumiała, a z kolei ją olewa bezcenie, ta Max. Wiem, może w tym tygodniu. No i patrzcie, i teraz mały sobie totalnie w dupie, już się w ogóle do niej nie odzywa. To jest tylko pokazanie tego, jaką Max jest z miłą, naprawdę. Brzydzę się, Max. I naprawdę współczuję Chloe. Tego, że musi takie chore zaprzesywać, takie... No trespassing.
No way. No, musicie takie chore zasypać, to musicie uzerać tą batą dupków. Razy je wiedzycie od Joyce, David, Max. Zajmę spójrzcie wiadomości David ogarnie w Lapis 3-2, ale teraz to naprawdę jest takim gnojem. Zabawa się na niego wkurzać. Gdy się Chloe udała na imprezę, to trochę spadzić z czasu sama. Musi wyluzować faktycznie. Lubię w ogóle klimat w tym dodatku, również klimat związany z Chloe jest przepiękny. Uwielbiam ogólnie tutaj jej charakter. Ma tysiąc razy lepszy charakter niż jakaś zjebana Max. Ona jest zajebista. I wonder how long ago the mill actually. A tak Chloe ma tutaj inny głos w tym dodatku, tej grze właściwie niż miał w podstawowy ten ślapin stres. No i tak. Fajnie się je słucha. Ma fajny voice acting. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Nie, to się ma właśnie w pobliżu tej imprezy. A tutaj właśnie mamy Damona, którego też później będziemy mieli do czynienia. Those guys need to get a room. No, mieli to wy dla siebie nie jesteście. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ale właśnie, będziemy to mogli zrobić z tyłu. I z Kajto sobie z tej opcji skorzystam. Bo właśnie zamiast zdjęć będziemy mogli jak Chloe robić graffiti w poszczególnych miejscach. Ah, perfect place for me to work. Ja jak najbardziej te graffiti będę robić. Now what to draw? Okej. Free candy. Czyli darmowe cukierki. Hey kids! Free candy. Ja jest. No właśnie, tutaj możemy sobie pooglądać te graffiti. Zobaczyć, jakie graffiti tutaj możemy zrobić. To na pewno Davidowi jest co. Napsujemy krwi. To można zrobić jakieś graffiti związane z nim właśnie. Seriously though, who drives an RV to a firewalk show? No masz to ich jedyny środek transportu. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Da. To się jest to ma dla nich źle skończyć. Some say the world will end in. Świat skończy w ogniu. A kto wie, może tak będzie. Would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. Arkada by na pewno skończy w stornie. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Podoba ci się tutaj co? Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. W twoim przypadku to jest świetna prawda. Biorąc pod uwagę to, w jakim piekle tam musisz żyć. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Kurde, Chloe jako członkini gangu motocyklowego, to by było super. This place has collected a lot of junk over the years. Ty bardziej stwierdzam, że Chloe to by się spokojnie nadawała do GTA 4, do GTA San Andreas. Spokojnie i klimaty. A second door inside. So close and yet so far. This band shreds so hard. I gotta get in there. Dobra, to nie jest tam jakoś oczywiście. Okej, no chyba sprawdziłem wszystko, co tutaj mogłem sprawdzić, więc no pogadajmy sobie teraz z nim. Got to figure out how to get past this guy. No właśnie, będziemy musieli przegadać. Help you miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him?
Or can something around here help me convince him? I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Takie kwiatki na motocyklu. To nam się ma zepsydać. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Ale dobra, tutaj nic więcej nie ma do zrobienia. Jest po prostu musimy go przekazać. Zabawi mi się w pyskówkę, to jest właśnie umiejętność kroi, którą ona posiada. God, again? What do you want, kid? Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Dobra, nie mogę czego przygadać. Właśnie, rozpoczęliśmy pyskówkę. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. No więc trzeba grać na czas. W pyskówce używasz argumentów, żeby obrazić kogoś, żeby dostać to, czego chcesz. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Następnie zwracaj uwagę na to, co twój przeciwnik mówi. Następnie wybierz właściwą opcję. Okej, okay, no bedtime. Ale nawet póki co nam podpowiadałem nawet, co mamy wybrać. Przecież tak łatwo nie będzie. Okej. Znowu, słuchaj tego, co twój przeciwnik mówi. Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Okay, kid. I get it. You're tough. Żebyś wiedział. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. A girl like you, with pretty, pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan... Look, my boss decides who gets in, all right? Yeah, that's the Gustafa. Bosses suck. Screw the man and fuck the rules, dude. You're not accepting no for an answer. Yeah. Are you? Nope. And you really think you can take me? Tak. What if I had a knife? No problem. Problemo. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. Właśnie. No i nie ma co zbierać. You're alright, kid. Go on in. Ale zaimponowaliśmy mu chyba. Ona nim zrobiła to wrażenie. No to dostaliśmy się do środka. Chloe odniosła sukces. This is intense. Okej, mamy zapis. Słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie odcinek, ponieważ już naprawdę nie mam wiele czasu na nagrywanie, no i po prostu już dłużej tego nie pociągnę, bo boję się, że później zapis będzie naprawdę później. Tak, dopiero później będzie zapis. Trochę znowu czasu minie, zanim kolejny zapis będzie. I do tego czasu już myślę, że nie znowu nagrać dalej tego odcinka. Na przykład moja mama tutaj wróci, przerwie mi nagranie, więc najlepiej będzie w tym momencie zakończyć. No, kolejny odcinek pojawi się niebawem, no i dalej oczywiście w kolejnym odcinku będziemy historię Chloe kontynuować. No i zobaczymy, jak dalej się potoczą jej losy. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.